Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Wracając z Chorwacji, jechaliśmy przez Czechy. W Czechach zatrzymaliśmy się, żeby tam kupić jakieś picie. No i akurat był market Albert. No i w tym, że Albercie dwa bezalkoholowe Birele zakupiłem. Birel ze Studena chmeleny. Jak rozumiem, chmielony na zimno. I birel w stylu IPA, nealkoholickie piwo. No i zobaczymy, czy Czesi potrafią w bezalko, bo trzeba powiedzieć, że zanim u nas stała się moda na bezalkoholowe piwa, to w Czechach już były pełne regały bezalkoholowego piwa. Tym razem aż tak dużo tam nie widziałem tych bezalkoholowych piw. No ale fakt jest faktem, że bezalkoholowe IPA, no nie, ma kompania, bo to jest w ogóle Birel, to jest marka, która się wywodzi z Radegasta. Radegas należy do. Pilzna, pil, pilznańskiego prazdroju, e, czyli e, należy do tej samej grupy co kompania piwowarska, czyli do grupy Asahi. E, zobaczymy, czy lepsze niż e, ipka e, bezalkoholowa z. E, z, z, z książęcego. E, no to spróbujmy, nie ma co przedłużać. Zaczynamy od tego bardziej zwykłego, czyli e, chmielonego na zimno. Jak rozumiem, ma to być odpowiednik e, jakiegoś tam pilsa chmielonego na zimno. Kapsel firmowy, Birel, taki średni, z szyszką chmielu. Złocisty, klarowny, do wyglądu nie ma się co czepić. No, pachnie. Chmielem. Słodem też. E, na granicy brzeczkowości. Ale chmiel, mam wrażenie, że też jest. Spróbujmy. Leciutko brzeczkowe, ale już w pierwszym łyku, w pierwszym. Atakuje goryczka. Tak. Rozwija się. Znaczy, mówię, ono lekko brzeczkowe jest, ale tak na taki sposób ym, kojarzący się z jakimś takim, ja wiem, marcowym. Nie, no, goryczka jest. Nie, no, powiem Wam, że jak na piwo, które ma. Być bezalkoholowym, jasnym lagerem, to jest naprawdę dobrze. Nie jest takie puste, wodniste. Ma konkret goryczkę. Ma nuty słodowe, które są nieco brzeczkowe, nieco łuskowe, ale nieco, naprawdę. To jest delikatne. No, jakby tak smakowało, nie wiem, no, tyskie bezalkoholowe, lech, żywiec. To naprawdę nie byłoby źle. Pije się to przyjemnie. Spróbujemy Ipkę. Nice smoke, jakby powiedział Simon. Ten sam kapsel. Mamy też. Um, informacje o zawartości kalorii i zawartości cukrów, więc generalnie jest nieźle, bo ma 21 kilokalorii, a tamto 23 kilokalorie na 100 ml, To oznacza, że cała, całe, cała butelka ma około 100, 100 kilokalorii. Saharidy, czyli węglowodany, 5 gramów na 100 ml 100 cukry 2,4, czyli dosyć mało, dosyć mało. Czyli widzimy, że to jest prawdopodobnie też robione metodą zatrzymywania fermentacji, prawdopodobnie też potem odparowywania, e, odparowywania e, tych resztek, chociaż już obsach alkoholu max 0,5. 05, ale robione tak, jak robi się w Polsce, tak? To znaczy, to nie jest piwo, które jest przefermentowane i dealkoholizowane, tylko jest to piwo, gdzie zatrzymano fermentację. No dobrze, ale najważniejsze, czy tutaj w ogóle coś e, przypomina IPA? No, z butelki tak nieszczególnie. No, wygląda. Bardzo dobrze, ale nie jakoś <laughs> niezwykle. To znaczy klarowne, średnio, czy tam średnio obfita śnieżno-biała piana wygląda jak po prostu jasny lager, tak? E, są lekkie nuty owocowe, takie no... Przeczytam może, czy w składzie jest jakiś aromat, e, czy my tu mamy skład. Inspirowano stylem IPA. E, więc tak, woda, jeczne slady, chmelowe wyrobki, uprawenny chmiel. Nie ma aromatów. Czyli wszystkie owocowe aromaty, które się tu pojawiają, są z chmielu. One nie są bardzo intensywne, ale są. Spróbujmy. Zasadniczo powinniśmy się spodziewać wyższej goryczki nawet niż w tamtym jasnym, nie? no to nie ma wyższej goryczki. Ale jest mniej brzeczkowe, mniej słodowe. Ma też o 2 kilokalorie mniej. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale um, fakt jest faktem, że mniej tutaj czuć tego słodu, a co za tym idzie też tych nut takich łuskowo-brzeczkowych. Przyjemne, Choć chciałoby się więcej tego chmielu. Dobra, w trzecim łyku jest jakaś goryczka, ale mam wrażenie, że mniejsza niż w tym um, chmielonym na zimno. Nie jest to złe. Nie jest to złe, nie jest to sztuczne, nie jest to słodkie, ale jest mało ipowe. Tak to ujmijmy. Czyli generalnie to jest ok. Jakby tam nie było tego dopisku IPA, to bym powiedział bardzo solidne piwo bezalkoholowe. Natomiast z tym dopiskiem IPA miałem oczekiwania, no i niestety te oczekiwania nie zostały spełnione. Ale to jakby nie zmienia faktu, że jest to dobre piwo bezalkoholowe. Dobre piwo bezalkoholowe w kategorii IPA. Tak średnio bym powiedział. Znaczy nie jest bardzo źle, ale brakuje tych atrybutów, brakuje pozytywów, tak? Czyli brakuje aromatu chmielowego, jakiegoś fajnego. No w zasadzie najwięcej tego brakuje, no bo tę goryczkę można by ją jakby usprawiedliwić. Chociaż gdyby była, chociażby na poziomie tamtego, czyli ze studennym chmelem, byłoby lepiej. Ale jeszcze porównam side by side, czy rzeczywiście to jest bardziej goryczkowe. No, zdecydowanie. Zdecydowanie wyższa goryczka, ale też mówię, leciutka łuskowość, leciutka brzeczkowość. Tu jest zdecydowanie przyjemniej. Ta, ta strona słodowa jest dużo przyjemniejsza. Natomiast brakuje goryczki. No i ten aromat, on jest minimalnie lepszy. Jest minimalnie bardziej owocowy od chmielu, ale to jest no, naprawdę niski poziom. Na niskim poziomie intensywności. Ale, yy, no powiem tak... Yy, yy, Myślę, że, znaczy szczególnie paradoksalnie, nie może najwięcej narzekam na to piwo, to paradoksalnie uważam, że to piwo, czyli jasny lager chmielony na zimno, jest takim piwem, którego u nas brakuje, bo te ipy bezalkoholowe, no już pomijam jakby minimax IP, tak, ale wydaje mi się, że i książęce, czy nawet Okocim 00, tylko, że one są z aromatami, a tu nie. Więc one są troszkę ciekawsze jednak, ale ogólnie naprawdę na plus te piwa. Także jak będziecie w Czechach, myślę, że można zerknąć w tym kierunku. A będziecie, o, będziecie samochodem przejeżdżać przez Czechy, to kierowca może sięgnąć po Birela ze studennym chmelem albo IPA. Studenny chmiel trochę bardziej goryczkowy, IPA trochę przyjemniejsza słodowość. Wasze zdrowia. Thank you.